Cześć, nazywam się Mateusz Puzyna, a to jest Tech Fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Stanisław Lem, zapytany o przyszłość, miał powiedzieć: będzie tak samo, tylko bardziej. Niech ten cytat będzie punktem wyjścia do naszej rozmowy o cyberbezpieczeństwie w przemyśle, o którym porozmawiam z Rafałem Bieniem z Siemensa. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry, Rafale. Cześć. Rafale, przyszedłeś dzisiaj do studia, żeby porozmawiać z nami o bardzo ważnym temacie w dzisiejszym czasie, o cyberbezpieczeństwie w cyfrowym świecie. Co to jest? Używając nomenklatury cyberbezpieczeństwa, jeżeli mielibyśmy wypowiadać się odnośnie cyfrowego świata, to chciałbym zacząć od szerszego spektrum. Ja jestem osobą, która pamięta, kiedy zostały wprowadzone pierwsze telefony komórkowe i wiadomość SMS była po prostu szałem, kiedy mogłeś poinformować kogoś, że będziesz spóźniony kilka minut. I myślę, że na przestrzeni ostatnich dwóch dekad sprawczość tych urządzeń, już nie tylko ich gabaryty, ale możliwości tak mocno się zmieniły, że ich dostępność przerasta nas, nie wspominając już o pokoleniu naszych rodziców, a paradoksalnie dla osób z pokolenia Y, Z, jakiegokolwiek kolejnego po 2000 roku, jest tak naturalna, że my musimy sobie uświadomić, gdzie jest ta przestrzeń, którą nazywamy strefą prywatną, a gdzie jest ta przestrzeń w tym świecie wirtualnym, którą chcemy udostępnić świadomie lub nie. Chcesz powiedzieć, Rafał, że świat zmienił się bardzo dynamicznie. Dzisiaj już nie jest wyzwaniem nasze bezpieczeństwo, chociaż też w kontekście zdrowia czy wypadków, ale również dużą sferą bezpieczeństwa jest to bezpieczeństwo w internecie. Mateusz, chciałbym tobie i słuchaczom uświadomić, że w obecnych czasach, jakkolwiek to brzmi, cyberbezpieczeństwo to już nie jest ochrona danych wrażliwych, tylko to jest ochrona naszych prywatnych informacji na temat naszej rodziny, naszych zwyczajów. Miejmy na uwadze, że przeglądanie stron internetowych na naszych urządzeniach mobilnych, czyli smartfonach czy tabletach, i akceptacja dość powszechnych ciasteczek bez zastanowienia może spowodować, że wszystko to, na czym nam zależy, co chcemy chronić z życia prywatnego, może zostać nam po prostu przejęte. I to bezpowrotnie. Ja się dwoma rękoma podpisuję pod frazą, że jeżeli coś raz znajdzie się w internecie, to już zawsze tam będzie. Zawsze tam będzie. Pomimo szerokiego spektrum różnych narzędzi, oprogramowania, które może to usunąć, niestety musimy być świadomi tego, że wszystko, co publikujemy, może w pewnym momencie zostać obrócone przeciwko nam. Rafał, jeżeli dobrze rozumiem, dochodzi o to, że my w swoim codziennym życiu powinniśmy zwracać uwagę na to bezpieczeństwo w sieci, z tego względu, że nigdy nie wiemy, skąd przyjdzie atak? To mocne słowa, ale w istocie można powiedzieć, że tak jest. Natomiast jest jedna metoda niepodważalna, czyli pewna nasza uwaga czy rozwaga do tego, jak wykorzystujemy wszelkie dobrodziejstwa, inwentarza, jakie niesie za nami szeroko rozumiana sieć internetowa. Czy ja dobrze rozumiem, że chcesz mi powiedzieć, że są osoby, dla których te moje dane w moim urządzeniu mobilnym, w komputerze są wartością? Zdecydowanie tak. I to wartością o ogromnym wymiarze takim fizycznym, namacalnym. I te dane to nie tylko twój PESEL, to nie tylko login, czyli hasło do twojej poczty, ale to również informacje o tym, gdzie pracujesz, o twoim zdrowiu, o twoich członkach rodziny, o tym, jak spędzasz wolny czas, gdzie robisz zakupy, generalnie o wszelkich twoich przyzwyczajeniach dnia powszedniego. Czy zatem jest to ważne, żeby te informacje były chronione? Zdecydowanie, po raz kolejny tak. To jest ochrona naszej prywatności. I tak gdybyśmy to przenieśli na taki język, którym posługujemy się codziennie, to jak masz dom, stawiasz sobie płot, masz domofon, masz zabezpieczenia, być może z przyjaciółmi, ale najczęściej z rodziną rozmawiasz tylko o swoich zarobkach, o swoich problemach, a nieświadomie możesz takie informacje uzewnętrzniać, właśnie korzystając chociażby z sieci internetowej czy z dostępnych portali społecznościowych. Czy cyberbezpieczeństwo to także taka uważność na informacje, które ja do tego internetu dostarczam? Uważność, ale również pewna świadomość. Generalnie powinniśmy być czujni i o ile w takim życiu codziennym, tak jak wspomniałem wcześniej, no my mamy szereg takich mechanizmów samozachowawczych, to czasami ta nieświadomość w
takim slangu, surfowaniu w tej sieci powoduje, że stajemy się troszeczkę beztroscy. Chcesz mi powiedzieć, że my jako użytkownicy naszego domu wiemy, że ten płot jest potrzebny, te kamery i zabezpieczenie naszego dobra, jakim są te rzeczy, które są w tym domu i naszego bezpieczeństwa, ale nie do końca mamy świadomość, że również te bezpieczeństwo w kontekście rozwoju działań w internecie jest ważne. Tak, musimy sobie zdawać sprawę, że po drugiej stronie internetu, jeżeli mogę użyć takiego zwrotu, czyhają dwa zagrożenia. A w zasadzie osoby, które mogą działać na zlecenie i zawodowo się zajmować czy szpiegostwem, czy po prostu zdobywaniem informacji i sprzedażą je na rynku, ale też osoby, które mogą robić to dla takiej czystej zabawy albo ćwiczenia swoich praktyk technicznych, mnemotechnicznych, do tego, żeby uprzykrzać nam życie. I wracając do tej nomenklatury tego płotu i tych kamer, miejmy również świadomość, że dostęp do tych kamer mogą mieć osoby niepowołane i podglądać nasze życie codzienne. A czy takie ataki są dla mnie niebezpieczne? Zdecydowanie tak. No wyobraźmy sobie sytuację, że wyjeżdżasz z rodziną na wakacje, a ktoś ma dostęp do twoich kamer i śledzi każdy twój krok, w związku z tym wie, że twoja przestrzeń prywatna jest dostępna dla niego. A czy jeszcze jakieś przykłady? Jak moje dane mogą być wykorzystane w niechlubny sposób? Ostatnimi czasy przypomnijmy sobie sytuację, kiedy dostajemy SMS-y, że trzeba odebrać jakąś paczkę. Być może należy zrobić pewną dopłatę do przesyłki, która ma inny, większy gabaryt. Być może trzeba podać swój numer karty. No a to przekłada się bezpośrednio na nasze pieniądze, na to, co po prostu jest ważne. Mówisz o tym przykładzie, kiedy to my dostajemy fałszywego SMS-a z linkiem, do którego mamy wejść. Następnie proszeni jesteśmy o uzupełnienie naszych prywatnych danych, na przykład kart płatniczych. I te dane wykorzystywane są przez tych, nazwijmy to złodziei, oszustów, do tego, żeby okraść nasze konta. Tak, zdecydowanie tak. To jest bardzo skrótowa, ale w zasadzie obrazująca metodologia w całości. Dwa, należałoby też jeszcze podkreślić, że jest szereg firm, które gromadzą te informacje o nas samych. To jest bankowość elektroniczna, to są portale społecznościowe, to są wszystkie portale związane z publikacją zdjęć, informacją o tym, kiedy chodzimy do fryzjera, czy umawiamy jakąś wizytę zdalną, czy chociażby zamawiamy jedzenie. Można powiedzieć, używając tego zwrotu metadane, powodują, że w sieci stwarza się cały taki nasz wizerunek alternatywnego życia, który praktycznie jest równoległy do tego, który prowadzimy na co dzień. No właśnie o te dane cię chciałem zapytać. Czy zgodzisz się ze zdaniem, że jeżeli coś jest za darmo, to tak naprawdę to my jesteśmy produktem? Tak, to nie polega wątpliwości i musimy, znowu podkreślam, mieć tą świadomość, że w sieci nie ma nic za darmo. Nawet proste informacje, podanie naszego numeru PESEL, daty urodzin, to już jest dla szeregu innych firm, korporacji cenna informacja o tym, jak na przykład pozycjonować reklamy w sieci. Za tym mogą pójść potencjalne zakupy. A być może z drugiej strony firma, która tworzy specjalistyczne oprogramowanie do tego, żeby tworzyć pseudoreklamy, przekieruje nas na swoje portale, gdzie my po prostu im podamy nasze informacje i przelejemy na nie te konto, które chcemy. Rafał, czy ja dobrze zrozumiałem, sprawdzam teraz, że te cyberbezpieczeństwo to jest cały wachlarz rzeczy, które my na co dzień wykonujemy. I to jest zarówno to, od kogo my odbieramy wiadomości mailowe, w jakie linki klikamy w SMS-ie, ale też pendrive, który wkładamy do komputera, skąd on pochodzi, czy to jest od zaufanego dostawcy. Że to jest cały szereg czynności, które wykonujemy na co dzień w pośpiechu i one właśnie mogą być taką furtką do ataków w cyberprzestrzeni. To jest swoisty rodzaj przeciągania liny, ale kluczem jest pewna świadomość i rozwaga. I o ile wspomniałem na początku swojej wypowiedzi, że my cały czas się tego uczymy, świata, dobrodziejstwa internetu, to muszę przyznać, że ta świadomość troszeczkę rośnie. Niemniej ilość danych, informacji, jaka nas zasypuje, powoduje, że czasami po prostu w ferworze takiej walki z dniem powszednim zapominamy o tym, co jest ważne, w rozumieniu cyberbezpieczeństwa, o tym, co akceptujemy, co odbieramy, co wysyłamy fizycznie, co po prostu publikujemy w wszelkich mediach społecznościowych. Słyszę, że jest to wymagający temat i będzie wymagało ode mnie szeregu czynności, które muszę podjąć. Co ja jako Mateusz Puzyno mogę zrobić dzisiaj, żeby się zabezpieczyć w cyberświecie? Mateusz, jeżeli zadajesz już takie pytanie, to możemy przyjąć, że to jest połowa sukcesu. Znaczy się, że jesteś świadomy istniejących zagrożeń. Jeżeli twoja odpowiedź na takie pytanie pod tytułem czy ja chcę być bezpieczny w cyberświecie jest twierdząca, no to w sukurs przychodzi nam szereg mechanizmów. To są dość znane i powszechnie stosowane chociażby hasła na pocztę, szyfrowane. Te hasła wymagają odpowiedniej konfiguracji, dużych, małych liter, etc. Kluczem znowu jest ta uważność, czyli sprawdzajmy, co otwieramy, jakie linki przysłowiowo klikamy,
komu, gdzie wysyłamy informacje, ale też przede wszystkim budujmy w sobie tą bazę wiedzy na temat cyberzagrożeń w takim powszechnym zastosowaniu, czyli stosujmy właśnie te hasła. Szereg producentów urządzeń mobilnych umożliwia nam już logowanie się poprzez dane biometryczne, wymaga od nas aktualizacji systemu operacyjnego, a przede wszystkim jest szereg firm, które tworzą oprogramowanie chociażby antywirusowe, które możemy pobrać, sami zainstalować na naszych urządzeniach mobilnych, komputerach, stacjach przenośnych i daje nam to w pewien sposób to minimum, czy tą bazę do tego, abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z internetu. Jakiś czas temu miałem sposobność pracować ze studentami warszawskiego SWPS-u, na którym to zadałem studentom pytanie a propos chipowania. Pytanie brzmiało tak. Czy oddalibyście swoją prywatność sieci kosztem waszego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę to, że chipy będą dbały o to, żeby monitorować wasze funkcje życiowe, a tym samym dbać o wasze zdrowie? Jak myślisz, co odpowiedzieli? Dla mnie jest to pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? A już staram się wytłumaczyć, co mam na myśli. Przede wszystkim zawodowo, jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem sieciami przemysłowymi, zawsze na pierwszym miejscu będę stawiał bezpieczeństwo informacji. Natomiast jako facet po 40 jestem w stanie sobie wyobrazić, że pokolenie urodzone dekadę czy dwie później, które jest przyzwyczajone do internetu, urządzeń mobilnych, poruszania się w mediach społecznościowych i w tym wszystkim, co nazywamy cyberświatem, a to wszystko, czego my, troszeczkę starsi, uczymy się nadal i poznajemy, jest dla nich naturalne. I śmiem twierdzić, że wybiorą oczywiście chipy i wszelkie dobrodziejstwa nowoczesnych technologii, jako być może osoby bardziej otwarte na nowinki, a nie myślące sztamplowo. Dokładnie tak. Znaczna część studentów wybrało chipowanie, ale nie oceniajmy tego wyboru, bo on jest po prostu inny niż ten, który prawdopodobnie my byśmy wykonali. Ale co doradziłbyś takim studentom? Co oni mogą robić już dzisiaj, żeby się zabezpieczyć w przyszłości? Odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że kluczem do sukcesu w kwestiach cyberzagrożeń jest po prostu budowanie naszej świadomości, rozwagi, czyli kształćmy się, nie unikajmy poruszania się w cyfrowym świecie, ale budujmy naszą bazę wiedzy, co może nas napotkać, poruszając się po internecie. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Chciałbym teraz przejść do tematu, w którym to ty jesteś ekspertem, do cyberbezpieczeństwa w przemyśle. Powiedz, czy one również się rozwijało? Jeżeli wchodzimy na pole przemysłu, automatyki przemysłowej, cyberbezpieczeństwo w obecnej sytuacji to kluczowe zagadnienie. Wynika one z wielu aspektów. Przede wszystkim musimy popatrzeć na pewien rys historyczny, kiedy zakłady produkcyjne, linie montażowe były absolutnie autonomiczne, odseparowane od świata zewnętrznego. Pracowały tam wyspecjalizowane systemy produkcyjne. Obecnie ten świat informatyki, który my znamy pod nomenklaturą IT, infrastruktury, bardzo mocno przenika się właśnie z automatyką, linią produkcyjną. Nie ma możliwości tego odseparowania, wręcz przeciwnie. Trend w przemyśle pokazuje, że wszelkie informacje, dane produkcyjne są pożądane do systemów informatycznych. Zatem cyberbezpieczeństwo to tak naprawdę na dzień dzisiejszy kluczowe zagadnienie do funkcjonowania zakładu przemysłowego. Czy ja dobrze rozumiem, że dawniej te systemy, które były w tych fabrykach, nie były połączone z siecią internetową, a dzisiaj są, w związku z czym są podatne na ataki z internetu? Jeszcze dekadę temu można było przyjąć, że systemy linii produkcyjnych były absolutnie odseparowane. I to nawet było widać na takim zakładzie produkcyjnym, kiedy miałeś dedykowany dział utrzymania ruchu, engineering i osobny dział zarządzający danymi produkcyjnymi, obsługujący infrastrukturę biurową, dział IT. Natomiast trzeba przyjąć, że natura ludzka, a przede wszystkim wygoda, spowodowała, że te wszelkie systemy są zunifikowane. Czyli sieć Ethernet, którą dotychczas my używamy, czy też myślimy, że to jest tylko internet, pojawia się na zakładzie, na linii produkcyjnej, w poszczególnych tych gniazdach produkcyjnych, liniach montażowych. W związku z tym ten system, ta unifikacja, jak my mówimy, systemy otwarte, powoduje, że zakład przemysłowy, który nie stawia na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, jest po prostu
białą księgą dla potencjalnych zagrożeń i hakerów, czyli osób, które zawodowo zajmują się zdobywaniem czy pozyskiwaniem informacji. Czy ja dobrze rozumiem, że ktoś z zewnątrz może dokonać ataku i tym samym na przykład zatrzymać całą naszą produkcję? Czy zatrzymać całą produkcję, tego nie jestem pewien, ale na pewno może doprowadzić do chociażby godzinnego przestoju, co w przypadku branży przemysłowej przekłada się już na realnie wymierne pieniądze i koszty poniesione przez pracodawcę czy zakład. Natomiast trzeba pamiętać, że za tym również pojawiają się informacje wrażliwe, chociażby dane o produkcji czy o tak zwanym know-how danego zakładu. Co znaczy know-how danego zakładu? Najprościej rzecz ujmując, to nasza unikalna wiedza na temat, jak produkujemy dane rozwiązania, czyli krótko mówiąc, ta nasza unikalna cecha, która odróżnia nas jako przedsiębiorstwo od innych. Jeżeli to jest takie ważne, a słyszę, że jest to bardzo ważne, to czy my mamy jakiś przepis na ciasto, jakieś kroki, które możemy już dzisiaj wykonać, żeby zabezpieczyć nasz przemysł? Mógłbym powiedzieć, że nie ma gotowego rozwiązania, jeżeli chodzi o aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. Natomiast to nie do końca jest prawda. Jest szereg norm, reguł, dobrych praktyk, jak ochronić całe przedsiębiorstwo, linię produkcyjną. Ja przede wszystkim posługuję się taką nomenklaturą, która nazywa się 5 zasad cyberbezpieczeństwa. Czyli podstawowa, fundamentalna, pierwsza zasada jest taka, że biznes rządzi, czyli nie starajmy się patrzeć na wprowadzenie cyberbezpieczeństwa jako na koszt, tylko spójrzmy na to jako element, który jest konieczny do tego, aby tych kosztów nie ponosić. Właśnie między innymi związanych z zatrzymaniem linii produkcyjnej czy z udostępnieniem naszych danych odnośnie linii produkcyjnej. Drugą taką zasadą jest fakt, że człowiek jest najważniejszy. Czyli znowu wracamy do budowania tej świadomości. Musimy zdać sobie sprawę, że każdy użytkownik, nie tylko inżynier, ale osoba tak zwana biurowa, to osoba, która potencjalnie może stanowić zagrożenie, jeżeli będzie nieświadoma na przykład stosowania szyfrowania tych dysków zewnętrznych, stosowania niepowołanych pendrive'ów, czy chociażby nie blokowania, odchodząc na tą przysłowiową kawę, swojego laptopa, do którego mogą mieć niepowołane osoby dostęp. I trzecia z tych 5 zasad, zasada to nie jesteśmy w stanie nigdy zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo to proces, to jest niekończący się rodzaj audytu, sprawdzania, akceptacji pewnych przez nas zagrożeń, które w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy w stanie wyeliminować. Powiedziałeś o pierwszej, drugiej i trzeciej zasadzie. Jaka jest czwarta? Czwarta to ciągła transformacja, czyli nic nie jest stałe, czyli wszelkie metody związane z cyberbezpieczeństwem, jakie zostaną przez nas wprowadzone na każdym etapie procesu produkcyjnego, czyli chociażby od sprawdzania kontroli dostępu do poszczególnych szaf sterowniczych, sprawdzania kontroli dostępu do samego zakładu, ale też do wprowadzania pewnych polityk, reguł, kto z osób może korzystać z danych stacji personalnych. A piąta, ostatnia to ufaj, ale kontroluj. Co masz na myśli? Czyli sprawdzaj sam siebie. Chcesz mi powiedzieć, że nikt inny, tylko my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo również naszego pracodawcy? To od nas zależy, jak bezpieczny będzie system. I w działach IT jest takie powiedzenie, że system jest tak bezpieczny, jak świadomi są ludzie. Powiedz, czy my mamy jakieś konkretne przykłady ataków ze świata? Jeżeli będziemy posługiwali się branżą przemysłową, to możemy przytoczyć przykład ukraińskiej branży energetycznej, gdzie nastąpiły ataki na infrastrukturę. Były to tak zwane ataki malwareowe, powodujące, że dane stacje komputerowe były przejmowane przez niepowołane osoby. W skutkach fizycznie oczywiście zostały odłączone bloki energetyczne, ale dla takich osób postronnych, czyli potencjalnych zjadaczy chleba, skutkowało to wyłączeniem po prostu prądu na kilka dni. Przykłady są również z branży energetycznej, jeżeli chodzi o Skandynawię, czy producentów aluminium i źródeł odnawialnych, gdzie ataki ransomowe, czyli szyfrowanie danych, spowodowały straty rzędu kilkunastu milionów, a w konsekwencji niedobory dostaw stali czy aluminium na rynek zbytu. Potrafię sobie wyobrazić, że taki przestój dostawy energii do połowy kraju jest czymś druzgoszącym w skutkach. Zdecydowanie tak. Trzeba przyznać, że szereg państw wprowadza regulacje związane z tak zwaną infrastrukturą krytyczną. Jest to branża wodno-ściekowa, jest to branża spożywcza, branża chemiczna, gdzie są narzucone jakby pewne regulacje, najczęściej w postaci ustaw,
jak takie przedsiębiorstwa powinny funkcjonować, czyli docelowo jak powinny zostać wprowadzone mechanizmy związane z cyberbezpieczeństwem. Czy możesz nam przybliżyć, jak to wygląda w Siemensie? Jakie usługi, technologie i produkty możemy dostarczyć naszym klientom, żeby zadbać o ich cyberbezpieczeństwo? W sukurs przychodzi nam norma IEC 62443, natomiast przede wszystkim ocena zaawansowania danego zakładu i wiedzy, czyli wizja lokalna, audyt. Sprawdzamy całą bazę produktową, wszelkie gniazda produkcyjne u klienta. Na podstawie normy oceniamy poziom zagrożeń i potencjalnych zagrożeń. Decyduje klient najczęściej lub wskazana przez niego osoba, tak zwany oficer do spraw cyberbezpieczeństwa, jaki poziom zagrożeń jest akceptowalny. My poprzez naszą wizję lokalną dajemy pewne zalecenia, wdrażamy i jeszcze raz sprawdzamy ponownie poziom zagrożeń i poziom implementacji sugerowanych przez nas zagadnień. Czy to jest koniec? Czy ten proces dopiero się zaczyna? Można powiedzieć, że jest to początek drogi, szerokiej drogi. Za tym wszystkim podąża oczywiście szereg szkoleń pracowniczych, budowanie tej świadomości, o której cały czas rozmawiamy, jak zagwarantować do minimum fakt, żeby dane przedsiębiorstwo czy linia produkcyjna była bezpieczna. Czyli znowu najbardziej newralgicznym miejscem systemu jest człowiek. Człowiek i jeszcze raz człowiek i jego świadomość i kwestia postrzegania tych zagrożeń. Pewna higiena pracy, ale w rozumieniu cyberzagrożeń. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Chciałem Cię trochę podpytać o zagadnienie prywatne. Wiem, że kochasz góry i to nieprzeciętne góry. Przede wszystkim uwielbiam wspinaczkę. Przede wszystkim wspinaczkę zimową na lodospadach i ski alpinizm, ponieważ jest to w mojej ocenie najszybsza metoda poruszania się po górach. Czy jest to bezpieczne? Jeżeli przestrzegasz zasad, to zdecydowanie bezpieczne i zdecydowanie daje ci pewien dystans do świata. Bardzo podoba mi się fakt, że w przypadku wspinaczki też przede wszystkim musisz mieć pewną świadomość zagrożeń, jeżeli chodzi o zimę, zagrożeń lawinowych. No i znowu normy związane z bezpieczeństwem partnera na linie, tworzenia węzłów i pracy w zespole. Powiedz, jak zaczyna się taki proces przygotowania do takiej wyprawy? Przede wszystkim marzenia. Potem, no dobrze poznać kolegów, którzy mają większe doświadczenie, czyli albo przystąpienie do klubu wysokogórskiego, albo świadome korzystanie z mediów społecznościowych i czytanie wszelakich forów. A pochwalisz się, jakie szczyty osiągnąłeś? Najczęściej jest to Kaukaz, czyli poruszamy się tutaj na wysokości szczytów do 6000 metrów, to jest Elbrus, Kazbek, Użba, ale również lokalnie w weekendy staram się realizować cele pozaszlakowe w Tatrach, czyli Korona Tatr. Powiedz, jak to jest być na szczycie 6000-nika? No dla mnie dotychczas było to spełnienie marzeń i też takie spełnienie tego, o czym czytałem dotychczas z literatury. Więc odpowiadając krótko, bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Zawsze na koniec tego spotkania proszę moich gości o taką złotą myśl. Przede wszystkim uważność. I niech to jest zwrot przewodni naszego spotkania. Uważność na to, co publikujemy, jak funkcjonujemy w tym świecie wirtualnym. Ale też, co warto podkreślić, to jest kwestia, że to my, każdy z nas osobna, jest odpowiedzialny za to, co publikujemy, jak funkcjonujemy, za wszelkie aspekty związane z tym szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. Zatem kształćmy się, budujmy tą naszą wiedzę, a zdecydowanie nie unikniemy i też nie unikajmy wszelkich dobrodziejstw związanych ze współczesnymi technologiami. Dziękuję, Rafale, że zgodziłeś się przyjść do naszego programu. Dziękuję również, było mi niezmiernie miło.